się dwa święte skarabeusze. To ci przed sobą gnianą kulkę po przekrzosy. Kupiacką. Cóż więc? Mów do rzeczy. Rozumie się, że jak nakazuje pobożność, ja i moi ludzie, złożywszy hołd złotym wizerunkom słońca, zatrzymaliśmy pochód. Jest to tak ważna wróżba, że bez rozkazu nikt z nas nie ośmieliłby się iść naprzód. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym egipcjaninem. Choć rysy masz hetycki. Nie pójdziemy dalej gościńcem, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. Pentuerze, czy tym wąwozem na prawo można okolić szosę? Tak jest, wasza pobożność. Wąwóz ten ma mile długości i wychodzi ponownie na szosę. Prawie naprzeciwko Pibajos. Ależ to ogromna strata czasu! Przysiągłbym, że to nie skarabeusze, ale duchy moich fenickich lichwiarzy. Nie mogąc z powodu swojej śmierci odebrać mi pieniędzy, zmuszają mnie, abym za karę szedł przez pustynię. Co o tym sądzisz, Ojcze Święty? Spójrz na oficerów, Ramzesie, na Nitagera, dowódcę wojsk Faraona, i na Patroklesa, dowódcę wojsk greckich. A zrozumiesz, że musimy iść wąwozem. Co o tym sądzisz, Nitagerze? Prawda, wasza świętobliwość. To zła wróżba. Nasze wojska nie mogą iść tą szosą. A co ty o tym sądzisz, Patroklesie? Jeżeli, książę Ramzesie, pozwolisz, mój pułk pójdzie dalej tą szosą. Nasi żołnierze nie boją się skarabeuszów, ani duchów fenickich lichwiarzy. Wasi żołnierze, Patroklesie, nie boją się nawet grobów królewskich. Przyznaj, Ojcze Święty, że taka przeszkoda nawet osła nie zatrzymałaby w podróży. To też osioł nigdy nie będzie faraonem. W takim razie ty, ministrze, przeprowadź oddział przez wąwóz. Ja nie znam się na kapłańskiej taktyce. Zresztą muszę odpocząć. Chodź ze mną, kuzynie.